No i witam was. Dzisiaj was trochę z rana postraszyłam. Wyglądam jako twarz o suszę. Ja zawsze po umyciu to osuszam ręcznikiem papierowym. O. No pranie wstawione. I lecimy. Herbatka z wczoraj. Teraz kremik. I to na dzisiaj wszystko. Tu. Ptaszki już śpiewają, a ja przyszłam, bo wczoraj zaczęłam wsadzać kapustę, ale deszcz mnie przegonił, więc przyszłam ją wsadzić razem z wami. Tu nic nie rośnie, więc też troszkę przesuniemy. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko tutaj wygląda. Jeszcze raz. My w sobotę kończyliśmy te grządki zapełniać.
Ale najpierw telefon ładowałam. I jakoś ten czas leciał, że nic nie ponagrywałam. Ale ja gdzieś mam nagrane, jak zaczynaliśmy. Więc wam rzucę, pokażę, jak to mniej więcej było robione. Żeby ktoś ciekawy będzie. Mam nadzieję, że coś widać. Jakiś kamień. Niech sobie już rośnie fajnie. Ja pomiędzy jeszcze coś powsadzam, zanim ona urośnie. Jakąś sałatę czy coś. Bo kapusta będzie długo rosła. Teraz zmienię perspektywę i wam pokażę. Więc mam cztery takie grządki. One są bodajże... Jezu, ja nie chcę kłamać. Już zapomniałam. 3 metry na 1,5. Chyba coś takiego. I w tej jednej mamy koper, pietruszkę, por, rzodkiewkę, marchew i tu jest parę czosnków wsadzone. W tej wsadziłam truskawki. Mamy truskawki i pomiędzy truskawkami mamy wsadzone cebulki oraz dwie czarne porzeczki pnące na pniu, które już dostają kwiatki. A to jest ta cebulka. Cebulki mamy 3 rodzaje. Jest żółta, biała i czerwona. W trzeciej mamy tu, tam i tam. Mamy pod rantem szpinak wysiany. A tu gdzie patyczki, wsadziłam już fasolkę szparagową żółtą. Wiem, że jeszcze trochę wcześnie, ale może jakoś to będzie. A jak nie, to jeszcze raz dosadzę. No i teraz wsadziłam te kapusty na samym środku. Ja jeszcze pomiędzy, jak mówiłam, powsadzam, jak będę miała sałatę lub seler,
Jeszcze planuję kupić parę brokułów. Może być trochę za ciasno, no ale trzeba sobie jakoś radzić. A w tej ostatniej będą pomidorki. Może tu ogórki wsadzę. No jeszcze gdzieś ogórki muszę wsadzić. Może je zrobię, żeby one się piły w górę, żeby miejsca tyle nie zajmowały. Zobaczymy, bo jeszcze na pewno seler chcę. Chciałabym seler jeszcze, więc gdzieś tu wsadzę, ale już rośnie i bardzo mnie to cieszy.